Proszę wrócić na miejsce. Wysoki sądzie, panowie. Pragnę z całą stanowczością podtrzymać zeznanie złożone w śledztwie. To nie ta koszula. Nie. Tego wieczora, kiedy po raz pierwszy wszedłem do willi pana Zarendy, zwróciłem uwagę na panią Gorgonową. Miała na sobie brązowe futro, to właśnie, spod którego wystawał jej rąbek koszuli. Rąbek koszuli w kolorze seledinowym. Powtarzam, seledinowym. Czy świadek jest pewien tego koloru? Jak najbardziej. Kolor seledinowy. Kiedy zobaczyłem panią Gorgonową po raz drugi, musiała tę koszulę zmienić, ponieważ spod futra nie wystawało już nic. Nic! Proszę o spokój. Zwracam uwagę Wysokiego Trybunału, że i Stanisław Zaręba potwierdził ten fakt. Oskarżona Gorgonowa, dokonawszy zbrodni w koszuli seledynowej, musiała ją widocznie poplamić krwią. Kiedy w domu powstało zamieszanie, zmieniła koszulę, włożyła tę białą, a seledynową spaliła. Mamy zeznania, że kiedy pojawiła się z powrotem w pokoju Lusi, leciał od niej zapach nafty. Tak, 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 tak. A kiedy ja tam byłem, żadnego zapachu nafty nie czułem. Ponadto w kominku znaleziono popiół. Dowód jest niewątpliwy. Co oskarżona ma do powiedzenia? Nie zmieniałam koszuli. Nikt nie mógł widzieć, w jakiej byłam koszuli, bo nie wystaje spod futra. W łóżku, jak leżałam, byłam zakryta kołdrą po szyję. Staś też nie mógł widzieć. A skąd zapach nafty, kiedy oskarżona pojawiła się na nowo w sypialni Lusi? Chciałam zdezynfekować rękę, którą skaleczyłam o szklankę Zaręby. Naftą? Naftą. Bo nie było w domu jodyny. Jodyna była w domu. Stała na półeczce.